Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam też naszego gościa. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jest nim pan poseł Antoni Macierewicz. Można powiedzieć, że poważny człowiek o poważnym dorobku. Poseł pierwszej, trzeciej, czwartej, szóstej kadencji. Był pan też i likwidatorem WSI. Były szef kontrwywiadu wojskowego od wielu, wielu lat, a można powiedzieć od samego początku, starający się dochodzić prawdy w wielu sprawach. I dzisiaj, drodzy Państwo, chcemy z panem posłem Antonim Macierewiczem dochodzić też prawdy, na tyle oczywiście, na ile możemy, tego, co stało się w Smoleńsku już kilkanaście miesięcy temu, w kwietniu 2010 roku, tragedia, która dotknęła, myślę, nasz naród bardzo. Może dopiero potrzeba wielu lat, żebyśmy wiedzieli, jak bardzo. Panie ministrze, na jakim etapie obecnie jesteśmy? Bo mamy Białą Księgę Smoleńskiej tragedii, czekamy na raport. Mamy raport końcowy komisji pana Millera, pana ministra Millera, wicepremiera polskiego rządu. No, ja się bardzo boję, że ten raport pana ministra Millera, przykro to powiedzieć, ale niewiele jest wart i najlepszym świadectwem tego, że same władze państwowe nie traktują tego serio, jest to, co się stało dzisiaj. Przecież właśnie dzisiaj prokuratura wysłała swoich ekspertów, rzeczoznawców do Smoleńska i do Moskwy, żeby zbadali wrak samolotu. No, to samo w sobie jest kuriozalne, że dzieje się to po ponad półtora roku. Jedzie dopiero komisja, żeby zbadać ten wrak, żeby zrobić zdjęcia, żeby obliczyć parametry, zrobić oględziny. Czyli krótko mówiąc, to nie zostało dotąd zrobione. Czyli krótko mówiąc, raport pana ministra Millera został dokonany i werdykt, jeżeli tak można powiedzieć, sformułowany bez tych podstawowych informacji. No to dezawuuje konkluzję tego raportu. Gdyby nie było innych przesłanek, a i są także inne, które pokazują bezwartościowość tego raportu, to sama decyzja i stanowisko prokuratury byłoby wystarczające, żeby powiedzieć, że ten raport, który jest przecież dokonany pod patronatem samego prezesa Rady Ministrów, dlatego że struktura, w ramach której pisany był raport, została utworzona 11 kwietnia 2010 roku i pan premier Donald Tusk zawarował sobie, iż on będzie ostatecznym decydentem co do treści tego raportu i bez jego decyzji żadna informacja na ten temat nie zostanie upubliczniona. Taki zapis jest zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów. Pan premier doskonale zna zawartość raportu. Znał, zanim on się ukazał, ponieważ powtarzam, w zarządzeniu zostało to jasno sformułowane, że to będzie jego osobista decyzja. Tymczasem cała ta treść została zdezawuowana zarówno przez przebieg wydarzeń, także przez Białą Księgę, przez badania naszych ekspertów amerykańskich, profesora Nowaczyka i Biniendę, a dzisiaj ostatecznie przez prokuraturę, która powiedziała, nie było żadnych danych, nie było żadnych wiarygodnych informacji. Musimy dopiero zbadać, co naprawdę się zdarzyło. Ale ludzie znający sprawę mówią, że wiele rzeczy musimy zrobić do 24 godzin, prawda? Bo tam przecież zginęli ludzie i jeżeli chcielibyśmy na tych dowodach pracować, to pytamy się, co można powiedzieć z tymi danymi, które należało od razu zabezpieczyć. Jeżeli Rosjanie tego nie zrobili we właściwy, prawidłowy sposób, jeżeli dzisiaj może będzie tak, że ich nie otrzymamy w ogóle, to co daje wyjazd jednej, drugiej, trzeciej ekipy prokuratorów, techników, ekspertów? A zwłaszcza w sytuacji, w której oni jadą tam, na miejsce i na teren, który jest w dominacji, w posiadaniu i w dyspozycji strony rosyjskiej. To ona jest gospodarzem, to ona decyduje, co zostanie udostępnione polskim analitykom, a co nie zostanie udostępnione. Pamiętamy, że ten samolot, ten wrak był niszczony i to niszczony, jak wiele na to wskazuje, widzieliśmy to na zdjęciach filmowych, tak żeby zatrzeć ślady, więc ten samolot dzisiaj niewątpliwie jego wartość dowodowa jest
zresztą ojciec to słusznie podkreślił, nieporównanie mniejsza niż wartość dowodowa w momencie zaraz po tej tragedii. Tamten moment został zlekceważony, no, czy w inny sposób zaniechany przez służby podległe panu premierowi Donaldowi Tuskowi. Dlaczego tak się stało? To jest także przedmiotem naszego badania. Odpowiedni rozdział zawarty jest w Białej Księdze, pokazujący, w jaki sposób władze podległe panu premierowi Tuskowi nie dopełniły obowiązków. Bo tak było, nie dopełniły obowiązków. W naszym dzienniku dzisiaj, panie ministrze, zobaczyłem kilka zdjęć, które pokazują, w jakim stanie jest polski wrak. On kiedyś był przesłonięty, czy można powiedzieć, nałożona została na niego plandeka. Dzisiaj są strzępy tej plandeki. Wiele mówiło się o tym, że może nawet decyzja była, że przewozimy wrak do Polski. Co dzisiaj? Jak rząd czy odpowiedzialni za to radzą? Czy chociażby właśnie prokuratura, która próbuje zbadać, czy wina, czy żeby ustalić prawdę? Ja nie wiem, jak sobie radzą władze podległe panu premierowi Tuskowi. Nie wiem też, jaki będzie raport prokuratury z tych badań, które zrobiono. Fakt, że trzeba było na to czekać półtora roku, że szereg, nawet prawdopodobnie większość istotnych dowodów uległa zniszczeniu bądź w jakiś sposób jest niedostępna, ma tutaj olbrzymie znaczenie w pełni zgoda. Ale to moim zdaniem nie znaczy, by nie starać się zbadać to, co pozostało. Tyle, że powinno się to dokonać zarówno najpierw na terenie rosyjskim, a później na terenie polskim. Główne badania, one ciągle są możliwe i ciągle są moim zdaniem przydatne, zwłaszcza związane z odkształceniami poszczególnych części tego wraku. Można przebadać, jak te odkształcenia, w jaki sposób one się dokonały, pod naciskiem jakich sił one miały miejsce, co one pokazują. Ja mówię o tym także dlatego, że my, mając nieporównanie przecież mniejsze możliwości, dokonaliśmy w dużym stopniu już rekonstrukcji tego wraku na podstawie zdjęć, tych pierwszych filmów i pierwszych zdjęć z początkowych 4 godzin po tragedii. Analizowaliśmy te zdjęcia, podzieliliśmy je na stop klatki i na tej podstawie rekonstruowaliśmy kształt rozpadu samolotu. Jak on się dokonał? To zresztą wszystko zostało przekazane do specjalnego laboratorium, które właśnie na tej podstawie będzie dokonywało pełnego jakby odwrócenia procesu tragedii, rekonstrukcji przebiegu katastrofy. Taki materiał będziemy mogli przedstawić polskiej opinii publicznej, no i oczywiście prokuraturze, bo wszystkie nasze badania, wszystkie nasze konkluzje są przekazywane prokuraturze bez względu na osobisty stosunek. Prokuratura jest tym właściwym organem, który powinien te materiały otrzymywać i od nas otrzymuje. Bo prokuratura sama mówiła, że jest zainteresowana Białą Księgą, ale pytanie. Pan premier powiedział kiedyś, że nie zamierza czytać raportu zespołu Macierewicza. Jakoś tak identyfikują wszystko z panem, a przecież to jest też ogromna ilość osób, które są w tą pracę zaangażowane. No, samych senatorów i posłów pracujących w zespole jest 140, a oprócz tego jest naprawdę bardzo liczna rzesza współpracowników, naukowców, zarówno w Polsce, jak i poza Polską. Na czele zespołu amerykańskiego ekspertów stoją profesorowie Nowaczyk i Binienda, ale też jest to zespół kilkunastoosobowy, to nie są pojedynczy ludzie, czy pojedyncze pracownie na różnych uniwersytetach. To naprawdę jest duża grupa naukowców i współpracowników, dzięki której nasze badania są możliwe. A z perspektywy czasu pan i zespół widzicie, że dobrze, że wykonujecie taką pracę, bo nieraz tak nawet było przecież i w mediach, po co się tym zajmować, prawda, że to jest taki, można powiedzieć, argument, którym się próbujemy posługiwać w kampanii, że to taka szabelka, którą będziemy wymachiwać i to jest takie właśnie polityczne.
No to zależy od definicji słowa polityki. Ja nie sądzę, żeby to było polityczne w sensie gry czy walki politycznej, jaka się toczyła, czy to, czy nie. Tak nie jest zespół i jego dokonania nie mają z tym nic wspólnego. Ja może wskażę na jedną tylko kwestię, bo jest ich bardzo, bardzo wiele, ale jedną warto przywołać, bo ona świadczy o pracy zespołu w sposób bezsporny. Otóż badania profesora Biniendy, które mam nadzieję przynajmniej fragment będzie można zaprezentować także w telewizji po to, żeby każdy widz mógł to zobaczyć, a które zostały przedstawione na posiedzeniu zespołu parlamentarnego 2 tygodnie temu, dowiodły w sposób bezsporny, a profesor Binienda i jego zespół to są ludzie, którzy pracują dla NASA, którzy pracowali przy katastrofie promu Columbia w 2003 roku. Zespół uznanych badaczy katastrof samolotowych udowodnił w sposób bezdyskusyjny, bezsporny, że przebieg katastrofy musiał być inny niż opisuje to raport pani Anodiny, raport pana Millera, dlatego że na pewno nie złamało się skrzydło w wyniku uderzenia w tę słynną pancerną brzozę. Taki przebieg wypadków jest niemożliwy i eksperymenty, które dokonał profesor Binienda, które będzie można obejrzeć, udowadniają to w sposób, jak mówię, bezsporny. Czyli ten centralny, główny dowód charakteryzujący przebieg wydarzeń, mówiący o tym, dlaczego i w jaki sposób doszło do katastrofy ze strony rosyjskiej, nam przedstawiany i wbijany w głowę przez propagandę przez blisko 1,5 roku, jest fałszywy. Jest nieprawdziwy, wszystko wyglądało inaczej. Ale oczywiście tych dowodów jest więcej. Chcę przywołać eksperyment, który zrobiono zresztą w Polsce w wyniku pracy prokuratury, który pokazuje, że odejście na drugi krąg w trybie automatycznym jest możliwe. Samolot Tu-154M wyposażony w pomocy nawigacyjne amerykańskie może to rzeczywiście wykonać, może to zrobić i rozkaz, który został wydany na 9 minut przed samą tragedią, a później powtórzony w ostatnich kilkudziesięciu sekundach, powinien być skuteczny. Ten samolot powinien odlecieć, gdyby wszystkie przyrządy były sprawne. Coś musiało być inaczej, że samolot nie odszedł na drugi krąg. I wreszcie trzecia bardzo istotna informacja, która także została zawarta w Białej Księdze, z zapisów komputera, centralnego komputera tego samolotu na podstawie badań amerykańskich, wiemy z pewnością, że do katastrofy, do tragedii doszło w powietrzu, mniej więcej 17-15 metrów nad poziomem pasa. Ten samolot nie dlatego się rozpadł, że uderzył w ziemię, tylko uderzył w ziemię, bo do tragedii doszło na wysokości 15 metrów. Czy stracił skrzydło, bo zahaczył o brzozę. Na pewno nie stracił skrzydła. Ja też właśnie w naszym dzienniku znalazłem, że były już takie przypadki. Lotnisko w Szymanach, drewniany słup został ścięty przez skrzydło samolotu i w Katowice, Mierzęcice to nawet żel betonowy, słup energetyczny. No gdzieś jakieś pomyłki, prawda, przy podchodzeniu, czy na prowadzenie takie, czy inne, no ale samolot jednak wylądował i były to tylko nieduże szkody. Myślę, że ten film, który też będziemy starali się wyemitować, bardzo dziękujemy za niego. Ja uważam, że cały można by zobaczyć, tak, bo jest bardzo ciekawy, ponad godzinę. Ponad godzinę, więc to trwa. Mogło być dużym obciążeniem. Za to sam eksperyment dokonany przez profesora Biniendę rzeczywiście, wydaje mi się, warto zobaczyć, żeby też uzmysłowić sobie, z jaką precyzją, starannością i jakim olbrzymim nakładem sił to było zrobione. My rozmawialiśmy z profesorem Biniendą na ten temat mniej więcej 3 miesiące przedtem, zanim to zostało ostatecznie zrealizowane i pokazane opinii publicznej po raz pierwszy na posiedzeniu zespołu parlamentarnego, więc każda poszczególna wersja, jej realizacja, żeby została wykonana, zespół komputerów musiał pracować nieustannie przez 7 dni, aby wygenerować efekt zadanych obliczeń. Więc to pokazuje skalę pracy, jaką laboratorium profesora Biniendy wykonało. Pan minister.